Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku Mołdawska Familiada. Telewizja Prime, która w latach 2011-2012 emitowała omawianych wcześniej przeze mnie milionerów, kilka lat później zrobiła również mołdawską wersję teleturnieju Familiada. I ta wersja nosiła nazwę 100 de Moldeveni Auzis. I była nadawana w dwóch biegach. Pierwszy bieg to lata 2013-2014. Wówczas program prowadził Niku Tarna. No a format gry wyglądał następująco. Mieliśmy dwie czteroosobowe drużyny i były trzy rundy, trzy pytania. Pierwsze pytanie miało wartość pojedynczą, czyli normalnie. Pytanie drugie było mnożone przez 2, a pytanie trzecie przez 3. Tam nie było zasady 300 punktów. Po trzecim pytaniu drużyna, która miała więcej punktów, wchodziła do finału, a w finale były dwie rundy 20 i 25 sekund. No i do wygrania było 20 tysięcy lejów mołdawskich. No i taki format obowiązywał w latach 2013-2014. Natomiast potem była przerwa. W 2014 teleturniej ten został skasowany, ale powrócił w roku 2017. No i od 2017 format się trochę zmienił. Przede wszystkim zmieniło się studio w porównaniu z pierwszą wersją, ale też zmiana formatu. To, co się zmieniło też, to prowadzący. Prowadzącą była Mircea Marko w latach 2017-2019, no ale od 2020 roku zastąpiła ją Lilu Ojovan. No i teraz tak. Coś, co pozostało takie same. Przede wszystkim ilość zawodników w jednej drużynie. Po czterech. Nadal mamy 4 na 4. Nadal w finale są dwie rundy po 20 i 25 sekund. No ale sam format pojedynku się zmienił, gdyż teraz mamy 5 pytań, 5 rund. I to wygląda tak jak w Polsce, że pierwsze 3 pytania mają wartość pojedynczą, runda czwarta, czwarte pytanie wartość podwójną, a piąte pytanie wartość potrójną. No i tak wygląda obecnie Familiada w Mołdawii. Tablica to ekran LCD. Tutaj nie ma tej klasycznej technologii tak jak u nas. No i generalnie to jest cała historia teleturnieju Familiada w tym kraju. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.